15 minut można już pokonać odcinek drogi z Suwałk do Bakałażewa. Remont drogi wojewódzkiej nr 653 dobiega końca i obecnie trwają tylko prace kosmetyczne, poinformował Radio 5 Mariusz Samojluk z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Zakończenie inwestycji i oficjalne oddanie drogi zaplanowano na koniec miesiąca. Do tego czasu ma zostać zmienione jeszcze oświetlenie na całym odcinku oraz poprawiona droga wjazdowa do posiadłości jednego z mieszkańców. Na te inwestycje wszyscy czekali bardzo długo, przypomina Zbigniew Mackiewicz, sekretarz gminy. Nowa i bezpieczna droga była potrzebna przede wszystkim mieszkańcom Żylin i Przebrodu, gdzie często dochodziło do wypadków, dodaje. Po naszej stronie zostało jeszcze, jesteśmy właśnie na etapie podpisywania umowy na nowe oświetlenie uliczne, które zostało w ramach tej inwestycji wybudowane i no, musimy stare lampy pozdejmować, bo w chwili obecnej jeszcze lampy stare świecą, a niebawem się zaświecą nowe. Droga jest, jak widzimy, piękna, ładna, mieszkańcy są bardzo zadowoleni za tą inwestycję, że ona powstała akurat w tym czasie i przede wszystkim w miejscowości Przebród, bo tam ze względu na bezpieczeństwo dzieci dochodzących do szkoły to rzeczywiście był problem, był wypadek śmiertelny. W ramach drogi powstała również ścieżka rowerowa z Suwałk do Przebrodu, choć niekompletna. Podobnie jak modernizowana droga, ścieżka kończy się na odcinku przy wyjeździe z Suwałk. W tym miejscu ma bowiem przebiegać obwodnica Suwałk, więc prace zostały tu wstrzymane, dodaje Mackiewicz. W kierunku miasta jeszcze jest przerwa i drogi, i ścieżce rowerowej ze względu na plany, dokumentację obwodnicy suwalskiej, bo to nie zostało, tam zostały jakby roboty przerwane i będą kontynuowane, podejrzewam, że jak zostanie obudowana obwodnica Suwałk. W ramach inwestycji jezdnia na odcinku niemal 20 km została poszerzona i doczekała się nowej nawierzchni. Przebudowa drogi kosztowała ponad 40 milionów złotych.